Doping! Szanowni Państwo, małymi krokami zbliża się koniec roku 2016. Roku niestety chujowego, w którym mnóstwo znanych osób zmarło. A my daliśmy w tym roku trochę dupy, więc żeby odwrócić Państwa uwagę, znaczy, żeby się jakoś zrewanżować, nasz podwładny Andrzej specjalnie dla Państwa zorganizuje Wielkiego Sylwestra. Powiedziałam podwładny? No to się cholipka pomyliłam. Chodziło oczywiście o naszego wspaniałego, niesamowitego, samodzielnego prezydenta Andrzeja Dudę. Zgadza się, moi drodzy. Już 31 grudnia widzimy się u mnie w domu. Mam teraz nowy, bo jestem prezydentem. Są tam 3 kible. W razie gdyby Krystyna Pawłowicz zajęła 2 z nich, no to zawsze pozostaje 1. Oprócz tego z Andrzejkiem mamy szalone imprezowe jacuzzi. Więc jeżeli jesteś odważny, to możesz tam wskoczyć. Będą też karły, które będą rozdawały BioVital. Obowiązuje też restrykcyjny dress code. Każdy się musi przebrać za prezydenta. Jak widzicie, Andrzej już to zrobił. Obiecuję pyszną i szampańską zabawę do białego rana. Mam też PlayStation i GTA, więc możemy grać na życia. Kop. Czy ja będę na Sylwestrze u Andrzeja? Kop! Mordeczko! Kop! Kop! A czyje noty ruchają się kop. W lesie? Kop. W sumie nie wiem, ale wiem jedno na pewno. Kop! Kop! Piję bez popity! Co do petard? No to mamy ich od spyty. Wszystko dzięki Trotylowi z ziemi smoleńskiej. Zatem nie ma co się martwić. Mamy też zimne ognie. I je można trzymać bezpiecznie w ręce i one cię nie poparzą. No chyba, że dotkniesz tego pręcika czerwonego. Znaczy rozgrzanego do czerwoności, on cię może poparzyć. Więc lepiej go nie dotykaj. Podotykaj lepiej koleżanki albo kolegów, ja popatrzę. A ty, Paweł, wpadniesz chociaż na chwilę na jumpreskę? Chyba raczej nie, bo mam szlaban. Wszystko przez bicie się. Więc jeśli coś, to wpadnę, no ale dosłownie na jakieś, nie wiem, 80 sekund. Cały rok zbieram hajs na tę imprezę, ale znajdź koniec ojca. Rzut, trzymaj to sieroto i zmykaj. No właśnie. Odnajdź ją potem i jej to zabierz, dobra? Oczywiście. No. O czym to ja? No tak, hajs jest, ale nie przyjdę sam, tylko z moim ziomem Misiewiczem, który z tej okazji ułożył wierszyk. U Andrzeja ja i tata? Ojciec debilu. A no tak, u Andrzeja ja i ojciec będziemy się bawili pysznie oraz znośnie. Radośnie, kurwa. A tak, radośnie. Jezus, łomie, cała Polska i Bóg poprawnie na ciebie patrzą. Będziemy się bawić jak salety nerki, Sylwester u Andrzeja na 102 fajerki! No, brawo, klas, 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 klas. Ja jeszcze nie wiem, czy trafię! Będę na 4%! Pif, paf, pif, paf, pif! Dzwoniłem do Andrzeja, powiedział, że nie mogę już przyjść, bo nie jestem już prezydentem. Ale jak powiedziałem, z kim przyjdę, to nawet w Białym Domu się wszyscy obsrali na brązowo. Dokładnie. To kurwa sam. Michael Jordan. Klap, 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 klap. No, ja... Idziemy z Donaldem razem do Andrzeja, ale nie sami, bo weźmiemy ze sobą kilkadziesiąt tysięcy syryjskich uchodźców. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko. Byłem już z dwójką, byłem z jedynką, byłem nawet kurwa z Polsatem. Ale z Andrzejem jeszcze nigdy, więc bardzo się cieszę i myślę, że znajdziemy zastosowanie dla tego czegoś. Widzimy się u Jędrka. Ja mu wtedy po prostu mówię tak. Andrzej, rób no tego Sylwestra. A jak nikt nie przyjdzie? Bzdura, na pewno przyjdzie masa ludzi. A niby jak? Srak. Właśnie, to srak. Ja założyłem wydarzenie na Facebooku. Dobra, teraz kurwa cicho, bo pan i władca będzie mówił. Będę u Andrzeja na imprezie sylwestrowej. I chuj z tobą, Ameryko. Czy wy jebane biedaki i Meksyki wiecie, jaką on ma w tej swojej łazience spłuczkę do kibla? O taką. Ciąg, ciągniesz ją sobie ciąg, jak możne. Ciąg. Na przykład tego kolesia po lewej stronie. Dzięki, stary. Właściwie, tylko że... Będziemy tam razem i będziemy to robić. Właściwie... Co? Właściwie to nie, bo przyszedłem do operacji. Co ty pierdolisz? Zwalniam cię. Szkoda. Zdrajca. Klap, klas, klap, klas, klap, klas, bez jajca. Klas, 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 ja tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć. Odpowiadam mu Andrzeja za ochronę i puszczę nikogo, kto się awanturuje. Ma sportowe obuwie, jest cipą jak Ronaldo i próbuje wbić się bez koszulki. Masz cipo i wypierdalaj. Panie prezydencie, tak? Ponoć Michał Pazdan stoi u Andrzeja na bramce i nie wpuszcza nikogo z własnym alkoholem.
To głupie pomówienie. Oczywiście, że będzie alkohol. Będzie też naprawdę wyborna szamka. Wiecie, taka w chuj na wypasie. Razem z kolegą Zasuszonym udało nam się zorganizować pyszne kanapki. Zostały z poprzedniej imprezy w Sejmie, więc będziemy wpierdalać, aż nam się uszy będą trzęsły. Ej, a to znałeś? Idzie sobie ślepy przez targ rybny i rzuca: hej dziewczyny! A propos, jak Kryśka idzie, to ja też. Pani Krystynko, kim panią wzywa? Pędzę! Gdzie mam iść? Tam do Ubera naszego poproszę. Moja taka niepodmyta. Dobra. Nie za dobra, dobra, on to lubi, spoko. Proszę stąd odejść. Dobra, przestań, chciałem się tylko ogrzać przez chwilę w blasku i proszę przestać zazdrościć pani Krystynie, że ktoś ją pokochał. A całowali się już ze sobą? Tak. Ostatni raz powtarzam, impreza jest zamknięta. Tylko karta klubowa lub zaproszenia. Skończyły się już czasy partyjne, w których to obstawialiśmy imprezy naszymi znajomkami. Teraz obstawiamy znajomkami, ale tylko tymi, którzy nam zapłacili pieniądze. Poliacy pytają, czy pan będzie na Sylwestrze. Powiem tak, byłem kiedyś na imprezie u Andrzeja, ale nie skończyło się to najlepiej dla nikogo, chociaż tym razem nikogo nie zabiłem. Otóż Andrzej załatwił skądś piwo. Piwo? Prawdziwe? Tak, całą butelkę. Rozlaliśmy je na czterech, wypiliśmy i tak nam ich pozamiatało, że jeden kolega obudził się z całym kuflem w dupie. Normalnie sięgamy mu do dupy, a tam kufel. Nie żałuję tego. Będę. Bardzo śmieszne, debile. Który to śmieszek ustawił mi mikrofon jak dla karła? No. Okej, okay, przejdźmy do Sylwestra. W tym roku zakazuję Polakom pić piwa i używać kufli. Potem to się źle kończy. Wiem coś o tym. A jakbyście nie szli do Andrzeja, to zapraszam do mnie. Na Żoliborz. Razem z kotem urządzamy przyjęcie niespodziankę. Dla mnie samego. Wyskoczę sobie z mafina i zaśpiewam 100 lat i szczęśliwego nowego roku i będzie pysznie.